Pokój, dobro, pozdrawiam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie chcemy przyjrzeć się, jak dobrze się spowiadać, jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania i jak dobrze przeżyć ten sakrament. W pierwszym mówiliśmy ogólnie o sakramencie pokuty i pojednania, mówiąc, że to spotkanie z Bogiem, że ja jako grzesznik przychodzę do Boga, który jest potężny, miłosierny i wszechmogący i Bóg może odpuścić mi grzechy. Jest ważne, abym ja w tym chciał się nawrócić, uznać swoją grzeszność, małość i słabość i spotkał się z dobrocią Boga, z Jego miłosierdziem. W poprzednim odcinku mówiłem o tym pierwszym warunku dobrej spowiedzi, którym jest rachunek sumienia. Czym on jest? Że to nie tylko lista punkcików, które chcemy wyliczyć przed Panem Bogiem, żeby się rozliczyć, bo to jest jakiś funkcjonariusz, ale to jest moje przygotowanie, które ma mi pomóc dobrze spotkać się przede wszystkim w prawdzie, w mojej grzeszności, ale w dobroci Pana Boga i oddać te grzechy, które miały miejsce. Z drugiej strony rachunek sumienia jest tą rzeczywistością, która pozwala mi zobaczyć dobro Boga, działanie Pana Boga w moim życiu i za to działanie Mu podziękować. Dzisiaj pragnę, żebyśmy zatrzymali się na chwilę nad tym, co nazywa się drugim warunkiem dobrej spowiedzi, czyli żal za grzechy. Potem jest trzeci, szczera spowiedź. Trzeci jest postanowienie poprawy, czwarty jest szczera spowiedź, a piąty zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Więc żal za grzechy. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, o tym właśnie mówią dokumenty kościelne, to najważniejsze jest właśnie ten moment mojego żalu za grzechy, bo jest to związane z nawróceniem, z postawą mojego serca. Dzisiaj jest takie myślenie, mamy takie myślenie trochę pretensjonalne, prawda? Mówiąc to krótko, ja płacę, ja wymagam. No? Zlecasz, żeby ktoś zrobił jakąś usługę, płacisz za to i to ma być tak zrobione, tak jak ty sobie życzysz. Może być tak, że ktoś podobne myślenie ma w stosunku do sakramentu pokuty i pojednania, czyli tak. Ja przychodzę do sakramentu pokuty i pojednania. Ja się dobrze przygotowałem do tego sakramentu pokuty i pojednania. Wszystko elegancko powiedziałem, jak w moim życiu było. A teraz ty, ksiądz, masz mi w imieniu Pana Boga, prawda, odpuścić wszystkie moje grzechy, bo tak ma być, prawda? Ja płacę, ja wymagam. Pomijając fakt, że sakrament pokuty i pojednania zawsze celebruje się za darmo, prawda? Zobaczcie, to jest piękny sakrament. Przychodzisz, otrzymujesz życie Boże, prawda? Żadnej ofiary się za to nie składa. Więc czym jest ten żal za grzechy? I właśnie tutaj dotykamy istoty grzechu, że grzech to nie jest rzeczywistość, jest jakieś prawo, paragraf, no ja to prawo złamałem, prawda? Więc teraz przychodzę, nie wiem, i przepraszam. Mówię, nie wolno było kraść, a ja ukradłem, prawda? Chcemy zobaczyć, że rzeczywistość grzechu to jest zburzenie relacji, która jest pomiędzy Bogiem a Tobą. To jest też zburzenie relacji pomiędzy mną a drugim człowiekiem, zburzenie relacji we mnie jako w człowieku i również z całym światem. To jest też pewna tajemnica, że grzech dotyka czterech relacji, które niszczy Bóg, relacje ja Bóg, ja drugi człowiek, ja sam ze sobą i ja ze stworzeniem. I teraz właśnie na czym będzie polegał ten żal? Że ja żałuję, że te relacje Bożej miłości zniszczyłem. I naprawdę zobaczcie, święci mówią, wpatrujcie się w krzyż Jezusa Chrystusa. Wpatruj się, kiedy przygotujesz się do spowiedzi, pomyśl sobie, ja podchodzę do konfesjonału, prawda, do kapłana, spowiadam się, on mi przebacza grzechy. Tak to jest właściwie proste z punktu widzenia ludzkiego, jakby się chciało powiedzieć o mechanizm spowiadania się, prawda? Zobaczcie, a tu jesteśmy wobec pewnego dramatu, to jest dramat miłości. Żeby kapłan mógł mi odpuścić grzechy, Pan Jezus umarł na krzyżu za Ciebie, z miłości, cierpiał. Został ubiczowany, opluty, zelżony, a potem ukrzyżowany i umarł. Ostatecznie zmartwychwstał. Ale stajemy wobec tego cierpienia, gdzie Bóg nam mówi, zobacz, grzech jest rzeczą poważną. Pan Bóg nie żartuje, dając nam 10 przykazań. Mówi, zobacz, to jest poważna rzecz. Jeżeli ty będziesz cudzołożył, ty będziesz kradł, ty będziesz zabijał, nie będziesz świętował Dnia Pańskiego, czcił rodziców,
i będziesz miał innych bogów przede mną, to ty wchodzisz w relację śmierci, zabijasz samego siebie. Ale też wchodzimy tutaj w dramat, że Bóg mówi, słuchaj, to są bardzo poważne rzeczy, które ja ci powiedziałem. I teraz ja daję życie mojego Syna Jezusa Chrystusa, żebyś ty miał życie. I teraz, co jest ważne? I tutaj właśnie myślę, możemy zrozumieć głębiej, o co chodzi w sakramencie pokuty i pojednania. Właśnie, żeby kapłan mógł odpuścić grzechy osobie, która się spowiada, czyli penitentowi, który przychodzi do spowiedzi, który wyznał te swoje grzechy, jest warunek, który leży po stronie penitenta. Czyli mówiąc ja, który jestem prezbiterem, mogę odpuścić grzechy tobie tylko pod jednym warunkiem. Kiedy ty za te grzechy żałujesz. Moc odpuszczenia grzechów podchodzi od Boga. Bóg tę moc przekazuje Kościołowi i jego sługom, prezbiterom, którzy sprawują ten sakrament, biskupi, prezbiterzy, którzy mają władzę odpuszczania grzechów z ramienia Pana Boga, ale ja, który sprawuję ten sakrament dla Ciebie, staję tutaj wobec Twojej decyzji. Twoja decyzja jest, czy żałujesz za te grzechy? I teraz teologia mówi o tym, że właśnie osoba, która przychodzi do spowiedzi, ma żałować za te grzechy, które popełniła. I to nie ma być żal, który będzie z warunkiem co do przyszłości. Mówiąc krótko, ktoś idzie, prawda, ukraść coś. W międzyczasie jest kościół, to on się zatrzymuje w kościele, spowiada się, mówi, ojcze, zgrzeszyłem, zrobiłem to, 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 prawda, a teraz jeszcze idę ukraść. Ale już się chciałem wyspowiadać, już tak z czystym sercem kraść. Prawda? I teraz, co to znaczy? Znaczy, jeżeli ty idziesz ukraść, to żałujesz tego? Nie żałujesz, prawda? Bo jeżeli ja coś będę robił w przyszłości, to nie ma żalu. Jeżeli jest żal, to wtedy mówi, ojcze, szedłem kraść, w międzyczasie zatrzymałem się w tym kościele, spowiadam się, żałuję i już nie idę kraść. Czyli następuje żal. I ja tego działania grzesznego już nie podejmuję. Czyli my mamy żałować za to, co zrobiliśmy, ale ten żal właśnie ma również prowadzić do tego, że my nie będziemy chcieli tych grzechów popełnić. O tym jeszcze będziemy mówili, o postanowieniu poprawy, ale teraz chcę mówić o żalu za grzechy. Jest taka sytuacja, kiedy kapłan na przykład nie może udzielić komuś rozgrzeszenia ze względu na brak żal, który wyraża się w postawie życiowej. Na przykład osobom, które nie są małżeństwem, kobieta, mężczyzna, którzy mieszkają razem, nie są małżeństwem, ona przychodzi i mówi, mieszkam z moim chłopakiem, uprawiamy seks, prawda, bardzo tego żałuję, faktycznie doszłam do wniosku, że to jest niedobre i żałuję za te grzechy, proszę o rozgrzeszenie. Ja w tym momencie jestem zobowiązany i pytam się, a czy ty mieszkasz z tym swoim chłopakiem? Ona mówi, tak, mieszkam dalej. Ja mówię, słuchaj, to nie mogę ci udzielić teraz rozgrzeszenia. Dlaczego? Bo jeżeli wy mieszkacie razem, bądźmy szczerzy, nie ma możliwości, żebyście nie podejmowali czynów nierządnych, nieczystych, ponieważ mieszkacie razem, będziecie dalej współżyć, będziecie dalej uprawiać seks przedmałżeński, prawda? I to jest grzechem. A jeżeli ty tego żałujesz, jeżeli ty przychodzisz, mówi, Pan Bóg mnie wreszcie oświecił, zrozumiałam, że to przykazanie nie jest przeciwko mnie, przeciwko miłości, przeciwko mojemu chłopakowi, tylko ma chronić moją godność, ma sprawić, że my w wolności będziemy przystępować do sakramentu małżeństwa i dlatego jest to przykazanie czystości, które mnie zaprasza, żebym żyła w czystości, żył w czystości przed małżeństwem, ja tego żałuję, ja tego nie będę robić. To co jest potrzeba, żeby po takim, jak człowiek dochodzi do wniosku, żeby co zrobić? Żeby stworzyć takie warunki, kiedy ja nie będę wystawał się na niebezpieczeństwo, że taki grzech popełnię. Czyli taka osoba, kobieta, wzywa swojego chłopaka, mężczyzna, prosi swoją dziewczynę i mówi, słuchaj, nie możemy żyć razem, musimy wynająć dwa mieszkania, a to nas będzie dużo kosztować. Chciałem ci powiedzieć, że życie wiary kosztuje. Tak, życie przykazaniami kosztuje. Tak jest. Chrześcijanin płaci duże pieniądze za to, że wyznaje swoją wiarę. Bo na przykład płaci uczciwie podatki.
wobec państwa. Nie dlatego, że się boi więzienia, ale że mówi, Jezus mówi, oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara. Dlatego podatki należy uczciwie płacić, tak jak to mówi państwo, a nie kombinować, oszukiwać, czyli kraść ostatecznie. Prawda? I właśnie tu chodzi o to, że my przychodząc do spowiedzi, ma być ten moment żalu. To czasami oznacza, że ktoś musi zmienić pracę. Jeżeli ktoś pracuje, rozprowadzając narkotyki, co jest rzecz straszna, bo sprzedaje śmierć, uzależnienie i w ogóle niszczy życie drugiego człowieka, to przychodzi do spowiedzi i mówi, ojcze, sprzedaję narkotyki, prawda? I bardzo tego żałuję. Pyta, czy zerwałeś? Rzuciłeś? Nie będziesz tego robić? Mówi, nie, już jutro mam umówione następne spotkanie. To ty nie żałujesz. Rozumiesz? Czyli może ci było przykro, ale ty się nie chcesz zmienić. Czyli nie ma tego, co jest istotą sakramentu, tego sakramentu pokuty i pojednania. Czyli zrozumienie rzeczywistości, że grzech mnie niszczy i ja się chcę od tego odwrócić i iść w innym kierunku, czyli w kierunku Bożym. I dlatego właśnie warunek, możliwość odpuszczenia grzechów nie jest po stronie kapłana, tylko jest po stronie tej drugiej, mówiąc krótko, twojej, tego, który się spowiada. Ja niestety miałem takie sytuacje w życiu, kiedy nie mogłem udzielić właśnie rozgrzeszenia, właśnie ze względu na to, że druga osoba żyła w takiej kondycji, bądź też nie chciała żałować. Ja pamiętam już taką sytuację, kiedy przyszedł człowiek i mówi, że nie chodzi na mszę świętą w niedzielę. Ja go pytałem, czy żałujesz? On mówi, no że nie. On nie chce dalej chodzić na mszę świętą w niedzielę, bo to jest niewygodne. On lubi mieć niedzielę wolną, bo nie chce chodzić do kościoła. On dwa razy w roku sobie chce pójść do kościoła w święta wielkanocne, Boże Narodzenie, prawda? I wtedy komunię świętą przyjąć. I dlatego teraz przychodzi do spowiedzi. Ja go pytam, ale czy on żałuje? Czyli czy on widzi, że robi źle? Że jego dusza umiera? Że on umiera w tym wszystkim? On mówi, nie. Ja nie. Ale proszę mi dać rozgrzeszenie, bo to jest moje prawo. Stajemy wobec rzeczywistości miłosierdzie Boga i ja grzesznik, czyli nie z pretensjami, tylko ja chcę się nawrócić. I dlatego mówię o tym, dlatego, że w konfesjonale takie sytuacje są bardzo ciężkie, bo ma się, przepraszam, 2-3 minuty, żeby wytłumaczyć tej osobie, słuchaj, nie mogę ci dać rozgrzeszenia, ale to nie dlatego, że dziś mam zły dzień, nie wypiłem cappuccino albo nie zjadłem czekoladki, tylko nie dajesz mi tej możliwości. Warunek stoi po twojej stronie. Jeżeli ty nawrócisz się, odrzucisz ten grzech i zmienisz postawę swojego życia, czyli na przykład mieszkaliście razem, wyprowadzasz się. Ja takie rzeczy widziałem w życiu. Nie mogłem dać rozgrzeszenia młodym ludziom, którzy żyli razem. Mówię, słuchajcie, ja nie mogę dać wam rozgrzeszenia. Oni mówią, pierwszy raz nam ktoś o takich rzeczach mówi. Pierwszy raz coś takiego słyszymy. To jest pytanie, dlaczego się tak dzieje, prawda? Ja mówię, słuchajcie, ale ja wam mogę dać rozgrzeszenie, jeżeli wy się wyprowadzicie i rozpoczniecie próbę, bo to nie znaczy, że nie będą grzeszyć, ale próbę życia w czystości, że będziecie dali szansę Panu Bogu, bo tak mu nawet nie dajecie szansy. I to jest, słuchajcie, dlaczego my zakonnicy w klasztorach męskich mieszkamy same chłopy, a siostry zakonne w klasztorach żeńskich mieszkają same kobiety. A nie robimy tak. Cela brata, cela siostry. Cela brata, cela siostra, a pośrodku jeszcze prysznice, prawda? No właśnie dlatego, że człowiek jest słaby. I jak mężczyzna mieszka z kobietą, to wcześniej czy później zgrzesza. Dlatego pomysł jechanie na wakacje, chłopak z dziewczyną pod wspólny namiot, no ludzie. No, to znaczy, ja wam mogę powiedzieć sobie, wieczorem obydwoje zaczną odmawiać różaniec. No, bądźmy ludźmi, wiedźmy, tu w tych żyłach nie płynie woda, tylko krew. Taki człowiek jest. To, trzeba sobie to powiedzieć, a to nie jest zarzut. To jest nasza natura i właśnie ją trzeba uszanować. I dlatego ten żal za grzechy, prawda, jest tutaj kluczowy. Może się okazać, że ktoś przychodzi do spowiedzi i nie żałuje. Przychodzi chłopak, mówi, ojcze, współżyłem z dziewczyną. Ja pytam, mówię, a żałujesz? On mówi, nie żałuję. Mówię, to jest takie piękne w ogóle, ja w życiu nie żałuję. Więc słuchajcie, tu nie chodzi o zanegowanie rzeczywistości, coś jest przyjemne, czy coś jest nieprzyjemne. Są grzechy, które są przyjemne, ale żeby zobaczyć, że grzech jako taki przynosi śmierć nam, prawda? To tak samo, że nie wiem, mogą być właśnie środki odurzające, które są przyjemne, ale niszczą mózg, niszczą organizm. To, że na chwilę przyjemności umierasz potem, nawet fizycznie, prawda? I dlatego trzeba prosić o łaskę żalu za grzechy.
Znaczy ja widzę, że zostałem oszukany przez demona. Bo Pan Bóg mówi, nie rób tego, co jest grzechem, bo to ci będzie zabrało życie. A demon mnie oszukał, mówi, rób to, bo to ci da szczęście, tu się spełnisz, tu będziesz szczęśliwy. Więc prosić Boga, żeby dał łaskę, żebym ja mógł żałować za grzechy, prawda? Masz problemy, to żałuj, że nie żałujesz. Teologia, przepraszam znowu za takie rozróżnienia, mówi o żalu doskonałym i niedoskonałym. To znaczy żal doskonały, ja żałuję ze względu na miłość Boga, prawda? Czyli Bóg jest tym, którego ja zraniłem, moim grzechem dotknąłem w Jezusie Chrystusie, który umarł za mnie na krzyżu i się wycierpiał. I to jest żal doskonały, że ja ze względu na miłość Boga żałuję za moje grzechy. Teologia mówi, do spowiedzi wystarczy nawet akt żalu niedoskonałego. Czyli mi jest przykro, bo miałem być dobrym chrześcijaninem, a nie jestem, może nawet tylko myślę o sobie, ale żałuję i chcę się poprawić. Tak? Czyli jest to... Więc to wystarczy. Jak nie, to przychodź. Ja pamiętam, ja miałem takie sytuacje, kiedy spowiadałem i człowiek mówi mi szczerze, prawda? Mówię, czy żałujesz za grzechy, które popełniłeś? Mówi szczerze, mówi nie. Ja mówię, słuchaj, rzecz straszna, bo ja nie mogę ci teraz udzielić rozgrzeszenia, bo to jest ten warunek, który jest po twojej stronie, żebym ja mógł cię rozgrzeszyć. I modliliśmy się razem podczas sakramentu pokuty i pojednania. I przychodzi moment, że ta osoba nagle mówi, tak, żałuję, zrozumiałem, teraz Pan Bóg mi pozwolił to zrozumieć, że ja idę do śmierci, że ja niszczę tą drugą osobę, a nie myślę, że ją kocham. I żałował, i odszedł, otrzymał to rozgrzeszenie. Oczywiście, wiecie, tutaj stajemy wobec pewnej rzeczywistości Bożej, czyli wobec pewnej tajemnicy. Ja, który jestem prezbiterem, który wymawiam słowa rozgrzeszenia, czynię nad Tobą znak krzyża i tak to Bóg czyni. Więc, przepraszam, tak powiem, kapłana możecie oszukać na spowiedzi, prawda? Mówić, co chcesz, deklarować, co chcesz, ale po co ty iść do spowiedzi? Po co, żeby jakiś teatr, przed kim ten teatr, żeby jakieś zaświadczenie dostać? Prawda? Więc ostatecznie chcemy mówić o relacjach wiary, że my stajemy w spowiedzi wobec Boga. I co? No, Pana Boga nie oszukamy. Ja mogę, mi to możesz mówić, co chcesz, prawda? I zatajać wszystkie grzechy i w ogóle mówić, że strasznie żałujesz, a w ogóle tego, tak nie jest, prawda? W ogóle okłamywać, mówisz, że z dziewczyną nie mieszkasz, a mieszka, więc to nie o to chodzi, prawda? To chodzi o to, że ja się chcę spotykać z Bogiem i właśnie w tej szczerości chcę stawać. Ale że można prosić o to. Może prosić, żeby się razem pomodlili, prawda, podczas spowiedzi z kapłanem nad tobą, żeby Pan Bóg dał ci łaskę skruchy. I właśnie dlatego jest też rachunek sumienia, który może być tym przygotowaniem, że możemy prosić świętych naszych, Maryję Najświętszą, dobrego Boga, pomóż mi żałować. Pomóż, żebym ja wreszcie zrozumiał, dlaczego ty pewne rzeczy zakazujesz. Mówisz, że są dla mnie niedobre, a one tak pięknie wyglądają, prawda? Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Więc to wszystko jest darem miłości Boga, to co się dokonuje w spowiedzi świętej, darem Jego życzliwości. Więc również żal za grzechy, właśnie to nie chodzi o to, że my się będziemy napinać, spinać, coś z siebie wykrzesać, tylko żeby powiedzieć, Panie Boże, zobacz, jakim jestem grzesznikiem. Ja nawet nie żałuję za grzechy, które popełniłem, prawda? Ukradłem, a żałuję, że nie ukradłem więcej. Ja mogłem, prawda? Nie wiem, współżyłem 10, ale tylko ja raz, a mogłem 10, prawda? I tego bardzo żałuję. Żal po prostu doskonały. To zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym naprawdę zrozumiał, że ktoś mnie tak pokochał w osobie Jezusa Chrystusa, że zdecydował się pójść za mnie na krzyż i umrzeć, żebym ja miał życie wieczne. Jak w wielkim niebezpieczeństwie znajduje się grzesznik, skoro Pan Bóg oddaje życie swojego Syna, kiedy Jezus Chrystus poświęca za nas swoje życie, umierając na krzyżu, aby wybawić nas od niebezpieczeństwa potępienia. To jest rzecz bardzo, bardzo poważna. Wiara naprawdę jest rzeczą poważną, bo dotyczy naszej rzeczywistości tu na ziemi, ale potem ona się przekłada na wieczność. I dlatego tutaj stajemy wobec pewnego dramatu. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 20 czytamy słowa, które wypowiedział Jezus. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tę władzę ma Kościół
i władzę tę Kościół chce sprawować wobec każdego skruszonego grzesznika, który przychodzi do spowiedzi. Spowiedź, więc to ma być spotkanie i jest to spotkanie również z człowiekiem. Ja przychodzę i widzę prezbitera, który staje w imieniu Boga, spełnia ten sakrament. I on ma być dla mnie ojcem, czyli tym, który z miłością przyjmuje mnie, prawda, do tej wspólnoty wracającego, skruszonego, jak ojciec przy powieści o synu marnotrawnym, który czekał na tego syna, który pogubił się, ale on czekał z miłością, więc kapłan jest ojcem. Dalej, kapłan jest również sędzią. I to również należy do spowiednika, prawda, wydać osąd o tej rzeczywistości, która się dokonała w Twoim życiu w imieniu Boga i Kościoła. I dlatego my jako prezbiterzy przygotowujemy się przez długie studia, które trwają 6-7 lat, które mają nam pomóc ostatecznie właśnie w pełnieniu tej posługi, żebym ja mógł pomóc Tobie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości życia moralnego, w jakiej sytuacji Ty się znajdujesz. Więc kapłan jest ojcem, w sakramencie pokuty i pojednania jest sędzią i jest również lekarzem, prawda? Widząc człowieka poharatanego grzechami, który się pogubił. Grzech jest zawsze raną, którą człowiek zadaje sobie. Przepiękna adhortacja Jana Pawła II, która mówi o pokucie i pojednaniu, mówi, że grzech ciężki to jest jak samobójstwo. Bo ja mam życie w sobie, życie Boga, a grzech ciężki to życie we mnie zabija. Więc ja jakbym dokonywał aktu samobójczego, zabijał siebie. I dlatego jest ta również funkcja, oprócz ojca i sędziego, jest funkcja lekarza, że kapłan ma mi pomóc podczas spowiedzi, aby te rany jakoś zabandażować, aby wziąć dobre lekarstwo na to, na tą rzeczywistość, żeby mi pomóc, prawda? Oprócz rozgrzeszenia, przebaczenia grzechów, też pokazać tą rzeczywistość, w którym kierunku ja mam iść, żebym mógł unikać grzechów, żebym tych ran więcej już sobie nie zadawał. I najpiękniejsze jest to, że to Bóg nam przebacza grzechy. I znowu wracamy do tego, właśnie, że dzisiaj ciężko jest nam przyznawać się, że jesteśmy grzesznikami. Chcemy być zawsze dobrzy, prawda? I dlatego moment spowiedzi może być momentem trudnym, bo ja mam stanąć i nie mówić o tym, co dobrego mi w życiu wyszło, czyli będę tylko pewną część swojego życia przedstawiał osobie prezbitera, wobec którego się spowiadam, mając cały czas na uwadze Pana Boga, ale ja chcę uznać się grzesznikiem wobec Kościoła, prosić o przebaczenie i właśnie prezbiter w imieniu Boga to miłosierdzie w Kościele mi okazuje. Więc żal za grzechy, ten moment w pewnym sensie kulminacyjny, najważniejszy, bo on ma być tym momentem nawrócenia. Grzech to jest określenie grzechu, to jest hamartia, czyli jest strzała, która miała iść do celu i ona zboczyła, nie dotarła tam, gdzie miała iść, prawda? Nastąpiło to zejście i dlatego cel nie został osiągnięty. Nawrócenie to jest właśnie jakby sytuacja odwrotna, że ta strzała, która odbijała, ona wraca i idzie znowu w dobrym kierunku, prawda? Nawrócenie w pewnym sensie, prawda, że my się odwracamy i idziemy teraz tam, gdzie dotrzeć powinniśmy. I dlatego Kościół mówi nam, czasami ciężko to tak ktoś źle interpretuje, Kościół mówi nam, całe życie musimy się nawracać. Oczywiście są takie momenty, mówimy nawrócenie świętego Pawła, prawda? W ogóle zmienił swoje życie, w zupełnie innym kierunku zaczął żyć. Ale my nawracać się mamy całe życie. Dlaczego? Ponieważ to jest stan nasz. Jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi słabymi, poddanymi pokusom. Więc cały czas jesteśmy zaproszeni właśnie, aby wchodzić w tę dynamikę nawrócenia. Jeżeli idziesz do spowiedzi, zrobić rachunek sumienia, wzbudź żal za grzechy. I ten żal za grzechy podczas spowiedzi ma być również wypowiedziany i okazany przez penitenta. Czyli jeżeli ktoś wypowiedział swoje grzechy, prawda, otrzymał naukę ze strony kapłana, to potem zwykle jest to tak, że ma uklęknąć, albo jeżeli klęczy, to ma się uderzyć w piersi i powiedzieć: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu, albo też jakąś inną formułę, ale żeby wyrazić, prawda, że nie, teraz powiedziałem wszystkie swoje grzechy, a teraz reszta należy do Ciebie.
Poczekaj, to nie jest tak, prawda? Oczywiście, to nie chodzi tylko o gesty zewnętrzne, prawda? Ale te gesty zewnętrzne, żeby też były wyrażone. Czasami dla kogoś ciężko, to ja mam teraz uklęknąć, bić się w piersi? No tak. No jesteś grzesznikiem czy nie? Rozumiesz? Uznaj się grzesznikiem przed Bogiem, a jak się uznasz, to Bóg udzieli ci swojego miłosierdzia. Ale demon tego nie chce. Ja muszę być zawsze, zawsze wspaniały. Życzę wam i sobie tego żalu, bo to jest klucz. Bo ktoś, kto żałuje, nie będzie powracał do swoich grzechów. Problem jest właśnie w tym, że my często nie żałujemy. I dlatego o tę łaskę można się modlić. I do tej modlitwy gorąco i szczerze zachęcam, bo Pan Bóg chce nas obdarzyć miłością, szczęściem i pokojem. Zapraszam do kolejnych odcinków. Mówiliśmy już, co to jest sakrament pokuty jako taki. Mówiliśmy również o tym, czym jest rachunek sumienia, spojrzenie na nasze życie, zobaczenie też grzechów ciężkich, jeżeli one były, grzechów lekkich, dobra, które się wydarzyło. Dzisiaj mówiliśmy o żalu za grzechy. Jeszcze będą trzy kolejne warunki dobrej spowiedzi. To jest postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. I na koniec proszę, mam nadzieję, że przez to, co mówię, nie zabiorę piękna tego, czym jest sakrament pokuty i pojednania. Że to jest intymne, osobiste Twoje spotkanie z miłosierdziem Boga. To nie jest prawo, co zrobić, co nie zrobić, pokuta, jak odprawić, to zrobiłem ile razy, to są elementy zewnętrzne i one muszą temu towarzyszyć. To musi mieć jakąś całość, musi się jakoś to dokonać, prawda? Dlatego jest to tak ujęte, ale tu nie chodzi o przestrzeganie, prawda? Numer jeden, numer dwa, wszystko ładnie. Istota tego leży w tym. Nie. Istota leży w miłości. Żal za grzechy jest tym elementem miłości, że ja żałuję, że dobrego Boga obraziłem, że Go zraniłem, a to jest dylemat i dramat, że my możemy Boga zranić właśnie w Jezusie Chrystusie, że Bóg stał się człowiekiem, dlatego Boga w pewnym sensie można zranić i my to robimy grzesząc, czyli właśnie odwracając się od miłości Boga. Boże, bądź miłości mnie grzesznemu, Panie, daj nam łaskę stawać w prawdzie, przybliżać się do Twojego miłosierdzia przez sakramenty, które nam dajesz w swoim Kościele. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pokój i dobro.